Siema, siema! Witam was wszystkich na moim kanale Zwykły Dzień Kuriera. Mamy niedziela. Miałem już kiedyś taki filmik, w którym pokazywałem jak się nauczyć szybko rejonu. Trochę, że kto tam na gipko porobił, mało zrozumiałe to tam jest i w ogóle. A wracając właśnie do sedna właśnie tego tematu. Co bym zrobił, żeby szybko i w miarę łatwo przyswoić rejon nowy? Jest to dosyć proste, można powiedzieć. Zacząłbym od tego, że dopytałbym się osoby, która jeździła wcześniej po tym rejonie, jeżeli jest taka możliwość, lub pojeżdżenia z nim 2-3 dni, żeby poznać firmy, jakie tam są na tym rejonie. Kaj lecieć z paczkami, bo to się najwięcej czasu traci na nich. No i dobrze jest wiedzieć, czy mają tam odbiory i do której pracują. To jest najważniejsze. Wydaje mi się, że na firmach się traci najwięcej czasu. Więc jak jeżeli macie możliwość właśnie z taką osobą pojeździć, żeby wam pokazała, jak trzeba lecieć i w ogóle, to by było super. Na tym na pewno zaoszczędzicie dużo czasu. Ale jak się nauczyć rejonu? Najważniejsze, dobrze sobie jechać do urzędu miasta i od nich wziąć mapa właśnie tego miasta, po którym będziecie jeździć. Bo tam macie wszystkie boczne uliczki, główna ulica. Wszystko macie tam napisane. Nie ma numerów domów, ale właśnie te główne ulice są popisane, boczne tak samo, więc jest najłatwiej właśnie się nauczyć tego, bo to jest wyszczególniony no ich rejon, że tak powiem. I wydaje mi się, że to jest największy plus. Ja tak zawsze robiłem, czy zaczynałem na redutowach, czy zaczynałem na tych wiochach, co jeździłem przez 3 lata. Z każdych tych właśnie wioch, jakich było chyba tam 8 w sumie, to od każdej, żebym sobie wziął i mniej więcej wiedziałem, w której kolejności to wszystko robić. Najważniejsze jest też poznać główną ulicę. Główna ulica jest w sumie takim centrum, że tak powiem. Ja zaczynam właśnie od głównej ulicy. No i powoli właśnie wdrążać, codziennie przyswajać te ulice po kolei, że tak powiem. No u mnie na rejonie jest 180 ulic, więc jest co zapamiętać. Nawigacją się wspomagam. Nie powiem, że nie, 90% jeżdża bez, ale pierwszy stop robię na nawigacji, że wiem jak, w jakim czasie tam beda i wysyłam ludziom SMS-y w międzyczasie właśnie między którą a którą beda. Rejon se dziela na 3 strefy takie. Na 3 strefy tam, nie wiem, powiedzmy po połowie, że tak powiem, no 1/3 tak, nie? I w jednej części takiej, nie, że chce go skończyć do 10, druga część chce skończyć do 12, no a trzecia część leca już do samego końca dnia. I tak se dziela właśnie na 3 strefy ten mój rejon. I jeżeli widzę, że zaczyna mi brakować czasu, to przyspieszą. Jeżeli go mam dużo, to robię dalej swoim tempem. I w drugiej strefie na przykład nie jest o 12, no na przykład o 11, no to wiem, że ta godzina, mam to jakby tego zapasu, mogę troszkę sobie odpuścić, no bo se go tak dziela, nie? To tak bardziej na psychika działo właśnie, żeby tu podgonić, tu zwolnić se mogę, no wiadomo, nie? No tak se z tym radzę. W samochodzie mam też, śpieszy mi zegarek 7 minut. To jest tak też psychologicznie, że tak powiem, zrobione specjalnie, że jak wiem, że do 16 mam jakiś odbiór, patrzę, a się zagapia i patrzę, że już jest 16, to wiem, że mam szansę tam właśnie zdążyć po ten odbiór. Tak se to robię właśnie. Ale najważniejsze jest uczyć się z mapy właśnie rejonu, po którym będziemy jeździć. Najważniejsze nie uczyć się rejonu z nawigacji, bo w życiu się go nie nauczycie, będziecie non-stop jeździć na nawigacji, dziennie 100% na tej nawigacji będziecie se pomykać. To jest niby dobro, ale też zło. Możecie się nią wspomagać, że tak powiem, no ja tak robię. Najważniejsze co jest jeszcze, żeby nie tracić dużo czasu potem na rejonie. Układajcie se fajnie paczki na samochodzie. To jest największa zmora tracenia czasu, że tak powiem, no bo szukacie bardzo długo paczek na paczce. Jak jeżeli macie burdel, będziecie szukać na każdej paczce, najmniej jak stracicie 2 minuty, to będzie super. Jak macie 100, no to sobie policzcie 100 razy 2, 200 minut, to macie godzina 40, więc jesteście w plecy, to jest bardzo dużo. Jeżeli sobie poukładacie właśnie ładnie tymi ulicami, mniej więcej jak będziecie chcieli jechać, czy strefami tak jak ja mam, na pewno zaoszczędzicie bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. Jeżeli będziecie to wciepywać byle jak, nie dość, że wam się pognietą, te paczki porozwalają. Potem zaś kurde protokoły szkody i inne pierdoły, no szkoda czasu na to, nie? Więc tak godą. Lub mówię. Zależy do kogo mówię lub godą. No jestem ze Śląska, to godą. Ale myślę, że mnie rozumiecie bez problemu. Układanie właśnie tych paczek na samochodzie jest dosyć kluczowe.
że wozicie do auta, otwieracie paka, już widzicie ten stop. Jeżeli macie małe paczki, a wiecie, że trzy stopy macie, trzy małe paczki, a macie je pod ręką, bierzecie, do kabiny se wciepniecie i no nie zapominajcie o nich, bo czasami już se wciepną do kabiny, a potem i tak szukołek tych paczek, kurde, na pacy i potem, kurde, nie ma tej paczki, ważę do auta, pacza, ona leży w kabinie, nie? Ale jak nie zapomnicie, to szybko potem bierzecie, lecicie na kolejny stop, dobry, to, nie? Tak sobie ułatwiacie robota, bo to są niby takie małe szczegóły, ale naprawdę dużo wnoszą, nie? Jeżeli jeździcie z asystenta, znaczy z asystenta, tak jak się poskanujecie, nie spisujecie się na firmie, no to wiadomo, dobrze się jest poskanować po kolei. Ale jeżeli zaczynacie też swoją przygodę z kurierką, to nawet nie jechać z tej listy, co się poskanujecie. Najlepiej sobie popisać ulica i nazwa firmy, jeżeli to jest firma. Nazwa firmy. I tam, gdzie są firmy, popisywać właśnie se nazwy firm. To bardzo ułatwią, bo będziecie mieli adres 100.23, a tam będzie 10 firm, będziecie kombinować, tak? A tak zobaczycie na tej swojej liście, rozpisce 100.23, firma, kurde, kogucik Play 24, no to wiecie, że ciśniecie pod ta firma, a nie inno, nie? Nie tracicie czasu, nie? Niby to są takie banały, ale nie dla każdego oczywiste, więc zachęcam właśnie do czegoś takiego. No ja się tak uczyłem rejonu, także się spisywał przez długi czas właśnie ulica, firma, teraz wiadomo, jak się już skanuje, to nie wpisuje nawet ulicy, i no nazwa firmy, wiem, kaj mam jechać, nie? Nawet ludzi czasami po nazwisku wpisuje, wiem, kaj mam jechać, nie muszę tego adresu wpisywać, ale to wszystko przyjdzie z czasem. Więc tak jak godom, no, tyle chyba ode mnie, żeby tak właśnie w miarę szybko uczyć się rejonu, no. Mam kumpla, który jeździ w ogóle bez listy. Tak jak rano się poskanuje, tak popakuje paczki po kolei, nie musi nawet listy widzieć, po prostu jedzie z pamięci, wsiadając do auta, czy do na pakę, widzi, jaki ma kolejny stop. Więc tak też się dojeździć, do się też ze skanera jeździ, przynajmniej w Gielesie. Bo jeżeli poskanujesz paczka, doręczysz ją, podpisze ci się, zamkniesz stop, to na dole wyświetla ci się następny stop, ulica taka, taka, i wiesz, kaj możesz jechać, jeżeli jesteś prawidłowo poskanowany po kolei, jeżeli to dobrze zrobiłeś na firmie, nie? A nie poleciałeś w kulki i nie godasz przy taśmie o byle czym. Rozumiem, przy rozładunku godaj sobie przez ile chcesz, ale jak się kończy rozładunek, z kumplami się kończy godka, zaczyna się skanowanie, pakowanie, żeby nie tracić czasu. Każdą minutę, którą stracicie na głupot na firmie, już po rozładunku, to jest wasza strata. No, niektórzy se godają, mają czas, jeszcze tam przez pół godziny godają po rozładunku, a mają daleko na rejon, no i tracą ten czas, no bez sensu dla mnie, nie? Jo, pakuje się to, leca po lista, biera coś do picia ewentualnie z maszyny, skakuje do auta i jada, bo nigdy nie wiesz, jak na rejonie ci się potoczy robota, nie? Jeżeli ci się zacznie srać od samego początku, lipa, nie? A niech ci idzie nawet na początku fajnie i później zacznie ci się srać. Więc na samym początku zawsze, co by się nie działo, próbuj to nadgonić. Nawet jak nie możesz co nadganiać, to na początku zawsze pełną parą robić swój rejon, a później sobie możesz odpuszczać. Bo jak na początku sobie odpuścisz i powiesz, że potem nadrobisz to, zacznie ci się sypać rejon, klienci ci się zaczną sypać i przechlapane, nie nadrobisz tego, będziesz robił jak idiota. Mamy powoli już listopad, więc roboty będzie coraz więcej, więc weźcie sobie to pod uwagę, jeżeli zaczynasz właśnie też robota teraz z kurierką, to jest ostatnia chwila, w którym możesz podszkolić się w swoim rejonie, który dostałeś. Jeżeli sobie nie radzisz, poproś kudę swojego szefa, żeby z tobą jeszcze pojechał raz albo dwa razy. Jeżeli jest spoko szefem, to pojedzie z tobą lub kogoś ci do jeszcze. Bo sobie nie radzisz, nie ma co na hama udowadniać komuś, że dasz rady, a wiesz, że nie dasz tej rady. No, przede wszystkim dobre szkolenie i w ogóle tak o domu. Mapa, od tego bym zaczął urząd. Pojeździć z kimś przez 2-3 dni na tym rejonie, na którym będziesz miał jeździć, który go zna, jeżeli jest taka możliwość, jak nie ma, no to lipa, nie? Ewentualnie w doma na Google posprawdzać, jak numery lecą od mniejszych do większych, czy od większych zaczynasz rejon i idą w mniejsze. To jest właśnie dobrze sobie zobaczyć. Układanie paczek na pace to jest priorytet dla mnie. Co jeszcze? Dobre skanowanie. Po rozładunku się, kurde, nie wdawać w zbędne rozmowy. Pogodacie się na drugi dzień. Będziecie mieli czas przy taśmie przez 2-3 godziny. Ewentualnie przez telefon w trakcie jazdy, roznoszenia paczek. To są chyba takie właśnie główne te.
i gadą wątową na pewno pomoże, no. Weźcie sobie to do serca, jeżdża tu parę lot w tej firmie, bardzo se chwala, mam gorsze i lepsze dni, ale ogólnie w 80% jestem zadowolony z tej roboty. Nie dejcie się nikaj wydymać. I tyle ode mnie. Pozdrawiam was serdecznie w ten niedzielny, ostatni podobno ciepły dzień. Zjedźcie się tam kluski, modro kapusta, rolada, albo co tam jecie w niedzielny łobiot. Pozdrawiam was serdecznie, to był Jarząbek. Heja, hej, bawcie się dobrze.